Laura mówi, ale dywan kupiłaś? My teraz to zamieszamy, nie, może rękę umyję. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Śmiać mi się chce, bo zawsze jak odwożę Laurę do przedszkola, no to jeździłam sobie po świeże bułeczki. Teraz jeżdżę po brokuła i marchewę do obiadu. Ale pada i to już tak nieprzyjemnie jest. W tej kamerze będzie słabo widać ostrość, ale rezerwa jest 35 km. A na stację benzynową jest 6, 8? Jadę. Naprawdę bardzo, ale to bardzo rzadko, raz na kilka lat dosłownie, dochodzi do sytuacji, w której mam taką rezerwę aż. Ale powiem wam, że w tamtym samochodzie, który mieliśmy, jak i w tym, wiem, że to są urządzenia, nie? Że to jest rzecz martwa, która ma prawo się pomylić. Ale powiem wam, że ufam. Ufam. No to jadę. Ja jestem z tych, którzy zawsze lubią sobie i wrzuciłam za 150 zł i grosza mi brakło. Ja jestem z tych, którzy na stacji benzynowej zawsze sobie lubią nalewać. Nawet jak ktoś tankuje, to lubię. Bo lubię sobie, wiecie, do pełnego, do zera, nie? Uwielbiam. Mała Micha, na przekąskę między śniadaniem a obiadem. Mała Micha, ale taka dosyć czubata, bo róweczek. Jakbyście chcieli zobaczyć prawdziwe życie, to proszę. No serio, ja nie mam czasu. I dopiero dzisiaj się za to wezmę. Tu jest jedna tura wieszaków, w szafie są drugie. I ja po tylu latach życia z kotami, to matę sobie chowam. Kto pominął ten film i nie widział, że kupiłam sobie matę do ćwiczeń, to ja was zapraszam. I naprawdę to był strzał w dziesiątkę. Rzeczywiście ja na dywanach się ślizgałam i teraz to dopiero się zaczynam rozciągać, słuchajcie, teraz. Także po tylu latach życia z tymi czworonogami wiem, czym to grozi. Oni po prostu będą chcieli tu wdrapać i to będzie takie poszarpane. Tak jak na przykład Laura była mała i miała taką matę, takie te pudzle. Tą matę taką, co można kupić ze smyka czy z innych takich, takie wiecie, piankowe. No to właśnie to też musieliśmy non-stop chować, bo nasze koty po prostu chciały to drapać. A wystarczy, że wbiją pazury i to będzie zaraz nieładne. Także ja wiem, czym to grozi. No szafeczki. I w ogóle oprócz tego wszystkiego to jeszcze muszę umyć te lustra. A i prosiłam was, bo tutaj będę robiła podwymiar. I prosiłam was, jeżeli macie możliwość, o namiary na firmy, które robią. I ja jestem z Wielkopolski. Podwymiar, ładne, cudowne, wspaniałe meble. Jak macie jakieś namiary kogoś godnego, to piszcie. Będę oglądać. Mówiłam wam wczoraj czy przedwczoraj, yogahome.pl. Super ten kanał jest. Słuchajcie, tu są nawet jakieś transmisje na żywo. Patrzcie, po 2 godziny. W ogóle tak tłumaczone, super. Tylko ja nie mam czasu. No jak znajdę jakąś chwilę, to włączam sobie, słucham, co oni tam gadają, jak się ustawiać i tak dalej, bla, bla, bla. Świetny kanał, naprawdę polecam wam. Yogahome.pl. Naprawdę super, po polsku, wszystko świetnie tłumaczą, także lecimy z koksem. Poprzebierana. Wow. Wow, nie? Z dywan na dywan. Laura mówi, ale dywan kupiłaś? Dziecko. Ja naprawdę powiem wam, że na tej macie to się rzeczywiście 100 razy lepiej ćwiczy. Nogi się nie ślizgają. Super, ćwiczymy? Zapraszam, ale proszę telefon odłożyć, wyłączyć i odłożyć i będziemy ćwiczyć razem. Także póki co lata to był dobry wybór, żeby prawidłowo wykonywać te ćwiczenia. I znowu mamy tą samą sytuację. O, pani już jest gotowa. Nogi do góry. Wow.
O kurczę. Ja tak jak wam mówiłam, ja się nie wkręcam w jogę, w tą medytację, w to wyciszenie, tylko chcę rozciągnąć i ujędrnić trochę swoje ciało. A wiem, że taką systematyką tych ćwiczeń można takie coś zrobić. I to jest naprawdę coś, w co się, no jak widzicie, wkręciłam. Oprócz tego, że mam wyzwanie sama dla siebie 30 dni ćwiczyć, to nie sądziłam, że się w coś tak wkręcę. Bo będę skakała. O kurczę, ona już ćwiczy, patrzcie, beze mnie. Poszperałam w lodówce i... Mała cebulka, marchewka, naruszona już cukinia i zrobimy na mleku kokosowym. Ja wam mówiłam, że ja za tym mlekiem kokosowym niestety nie przepadam za bardzo. No ale jak się mieszka naprawdę na wsi, sklepy są ograniczone, no to niestety z wyborem tak jest. Więc często też zamawiamy niektóre rzeczy przez internet, akurat no z takich rzeczy, mleko kokosowe czy coś, nie? Bo tam inne rzeczy to są dostępne. Nie to, że mamy bidę z nędzą, no nie mamy sklepów. Zrobimy sobie coś, co otwierałam ostatnio, to jest czerwona pasta curry na mleku kokosowym. Ja na jedną puszkę daję tak dwie łyżeczki tej pasty, no tak żeby było widać, że na tej łyżeczce jest, także to jest otwarte, było w lodówce i będę zużywała to dalej. To jest też danie, które bardzo lubiłam w Tajlandii. Pamiętajcie, że wydawałoby się, że czerwone curry jest mocniejsze, ostrzejsze od zielonego, nic bardziej mylnego. Czerwone jest łagodniejsze od zielonego. Jak będziecie w Tajlandii, to pamiętajcie o tym. Wrzuciłam cebulę, marchewkę, od lat nieustająco polecam wam do smażenia masło klarowane. Teraz wrzucam sobie do tego brokuła, przykryję, niech to się trochę poddusi na małym ogniu, a cukinię wrzucę na samym końcu, bo nie chcę, żeby mi się ciapa zrobiła, aż lubię jak cukinia jest al dente. Także teraz to zamieszamy, nie, może rękę umyję. Ja na tą ilość daję dwie łyżki tej pasty i później wlałam mleko, dusiłam jeszcze to wszystko. I tak się prezentuje mój dzisiejszy obiadek. I to jest właśnie danie, które ja też uwielbiam, to jedno, a dwa, to jest bardzo szybkie w przygotowaniu. To też jest kluczowe w dzisiejszych czasach. Wziąłam sobie tą bluzę tego Micha, ale stwierdzam, że jej nie zakładam. Szybka akcja. Jedziemy do fryzjera. Jak to się mówi, lepiej nie będzie, gorzej na pewno. Ja tylko po matę, aby poćwiczyć. Wyzwanie to wyzwanie, a poza tym chce mi się porozciągać te 15 minut. I dawaliście mi znać, żeby pokazywać wam te fragmenty filmu, że rzeczywiście to robi, bo was to motywuje też do czegokolwiek, do zrobienia przysiadów, do podnoszenia sobie nogi, do zrobienia brzuszków, do wyjścia na spacer, do czegokolwiek, więc... Zawsze jak będę to robiła, a robię to teraz codziennie, no to będę wam o tym przypominać. Ryszard, zapraszam. Jak najbardziej można się rozkładać ze mną. Proszę bardzo. Bas Astral, co ci się stało? Krzywy niewyprostowany. Już omawiamy temat włosów, no bo jak widzicie po tytule. Mam... To jest 36? Mojito. Jezu, ja w to wejdę? Bo właśnie tu jest ta sterta ubrań przede mną. No i tak, co mam ochotę, to sobie przymierzam. Zastanawiam się, co sprzedać. Co wydać. Co nowego kupić. Ej, no bez kitu, no to jest 36. Ja w swojej wadze, tak na luzie, w takie 36. Jeszcze się dopnę. Ale na przykład, jak pójdę w Zarze, jak pójdę do Zary, to dżinsy... To na przykład muszę mieć nawet 40-42. Naprawdę, oni mają takie rozmiarówki na moją dupę, bo ja mam dosyć dużą dupę. Mam płaską, ale mam taką... Biodra mam też dosyć szerokie i brzucha mam. I rzeczywiście moja figura jest taka, że tu mam taką talię. Tu mam talię, nie? Tu mam talię. I tu jestem chudsza jak schudnę. No jak schudnę więcej, to mi się tutaj też wyszczupla. Ale ja mam taką figurę, że mam... Trochę te biodra, no teraz w ogóle po ciąży też się figura zmieniła, to trochę te biodra są większe i zawsze miałam grube tutaj uda, co mi się nigdy nie podobało i zawsze miałam takie grube te ucka. No i obczajcie to, że ta sukienka to też jest S, to też jest z Mojito, także ja nie wiem jak te rozmiarówki, ja na swoją wagę
Jezus, ileś lat do tyłu, naprawdę nie było opcji, żeby to w ogóle człowiek wszedł. To ja nie rozumiem tych rozmiarów. Dobra, no ale to już wiele razy poruszaliśmy. Zrobiliśmy z włosami taki manewr, że nie wiem jak to teraz oddaje kamera, bo jest trochę ciemno jak w dupie, ale znowu jest zrobiony odrost na ciemno i to moje takie nieszczęsne farbowanie, to już jest dla osób, które oglądają na bieżąco. To ja tutaj mam takie jasne włosy właśnie przez to nieszczęsne farbowanie, ale ten kolor przez te kilka miesięcy, jak on się tu cały czas spukuje, to on jest świetny i łączymy go właśnie, bo nie wiem jak to w kamerze tam oddaje często, na przykład jak jest brąz, to oddaje jako czarny po prostu. Ja mam taki ładny brąz tej farby i mam zrobiony odrost i tu po całości mam zrobione takie refleksy. I co jeszcze zrobiłyśmy? To nie wiem, czy widzicie, ale one są jeszcze wycieniowane. Tutaj. I nie wiem, czy nie zrobię jeszcze jednego cieniowania takiego. One się wtedy będą jeszcze lepiej układać. W ogóle dawno nie miałam prostych włosów. I jak spojrzałam, to mówię tak... No piękno jestem. A to zawsze tak jest, nie? Jak chodzisz długo w kręconych, to zrobisz proste, tak... Matko, przecież jest mi lepiej. Muszę częściej je nosić, nie? I na odwrót. Chodzisz długo w prostych, zrobisz loki... Boże, przecież tak mi ładnie. Zacząć znowu robić loki. Mirek, co to za wejście było? Także powiem wam, że chyba jeszcze je trochę tutaj wycieniujemy, żeby się lepiej to układało. On mówi, że nie, ale to jest mój mąż. No wiecie, że w punkcie kotków to ja mam bzika. I miałam takie coś, że może zapuścimy te włosy? I za każdym razem, gdy idę do fryzjera, to je obcinam. Tak o tyle. No to jest centymetr, półtora, no max 2 centymetry. To sobie zobaczcie. Jak ja bym od listopada, bo w listopadzie obcinałam włosy, nie obcinała cały czas tych włosów, a już chyba obcinałam je 4 razy teraz, to zobaczcie, ile by mi już urosły te włosy. Mi zawsze szybko rosły włosy. Naprawdę, włosy to mi zawsze tak zapindalały, że odkąd tylko pamiętam. Z jednej strony dobrze, nie? Bo w razie czego, gdybym chciała mieć dłuższe, no to po prostu nie obcinam i tyle. I ja wiem, że często to powtarzam, ale ja mam naprawdę grube włosy. Wiem, że kamera też tego nie oddaje i wiem, że są też osoby, które mają jeszcze grubsze włosy. Ale obcięliśmy o tyle, nie? Ten centymetr, półtora i wycieniowaliśmy, a kuźwa, na podłodze to była taka kupa kudłów. Tak dużo, nie? I co obcinamy te włosy, ja mam wrażenie, że ich jest coraz więcej, nie? Także chyba je jeszcze ciutkę tutaj o jedno wycieniuję, ja tam sobie w lustro spoglądam. I miałam takie zapędy, żeby wiecie, może zapuszczać te włosy, ale powiem wam, że nie. Naprawdę świetnie się czuję, bardzo dobrze się czuję w tych krótkich. Co sobie cenię w nich? Wygodę. Naprawdę wygodę. Ja już wam mówiłam to w filmie, gdy byliśmy na wakacjach, że jak miałam te długie włosy, ja miałam takie, jak ktoś nie wiedział, to ja miałam takie długie kudły. Jeszcze sobie wyobraźcie, jak one były takie grube, ja naprawdę grube kudły. I powiem wam, że nie były naprawdę problematyczne. Za każdym razem, jak je umyję, muszę je jakoś wystylizować, żeby wyglądały, nie? Nie mam tak, że je wysuszę i o, mogę wyjść. Muszę coś tam z nimi zrobić, czy je chwilę przekręcić, czy je przeprostować. Po prostu no muszę, nie? W momencie, gdy mam te krótkie włosy, zrozumiałam, że jak suszę głowę i mimo, że mam bardzo grube włosy, to jak je suszyłam, to moje włosy szybko się suszą. Nie mam takiego czegoś, że o, grube to stoję z tą suszarą i ją męczę i męczę. Nie, naprawdę się szybko suszą. Nigdy nie były jakieś takie problematyczne pod tym względem. Ale w momencie, gdy mam krótkie, to rzeczywiście zrozumiałam, że można suszyć jedną głowę, a nie 3. I to jest taka wygoda mieć krótkie włosy. To jest szok. Naprawdę szok. Dobrze się czuję i na razie, póki co, nie zamierzam ich zapuszczać. Także tak Karolinka wygląda. Dobra, a teraz my tu srutu, tutu, majtki z drutu, a ja jeszcze chcę ogarnąć tą całą hałdę tych lumpów, bo ona już kilka dni leży i wypadałoby zrobić porządek i właśnie odkładam jedną torbę na sprzedaż, także szykujcie się na Vinted. Ja Vinted też będę grzała, może sobie jakieś rzeczy jeszcze pozamawiam. Mało mam, nie? No jak coś sprzedam, to muszę sobie coś kupić, nie? Nie no, żartuję, ale... Ale no właśnie. I nie wiem, co z tą kiecką zrobić. Bo jak ja jeszcze rzeczywiście schudnę, no to tu już jakoś tak to, nie? Źle się układa. A jak schudnę, to jeszcze tu schudnę. No nie wiem. Do przemyślenia. A koło łóżka wylądowała Laura. Zdjęcie z przedszkola. To pani im zrobiła sesję zdjęciową. Tak po prostu, prywatnie, bo mają taką mamę jednego z uczniów, która zaproponowała i zobaczcie, co wyczarowała. No przeróżne te zdjęcia były. Przepiękne te zdjęcia powychodziły, naprawdę przepiękne. I tak stwierdziłam, że... O! Czy wam też rzuciła się w oczy ta ręcznikolandia na prysznicu? Ej, myślałam, że dzisiaj poukładam wszystkie te rzeczy, a się okazało, że poszliśmy w gości, przyszliśmy. 21:40, Laura już śpi. No i
ja myślę, że nie zmienia to faktu, że mam piękne nowe włosy. Oczywiście żartuję. Jeżeli jest ochota i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry i zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Cześć. Understand that we get one chance, one chance.